Polska policja pogrąża się w coraz większym kryzysie i chaosie. Już dziś brakuje w całym kraju ponad 16 tysięcy funkcjonariuszy i liczba ta stale rośnie, ponieważ szeregi policji opuszczają kolejne osoby zrezygnowane brakiem nadziei, że rząd dokona uzdrowienia tej formacji. Zamiast likwidowania patologii zniechęcających do pracy w policji, Komenda Główna Policji analizuje możliwość zatrudnienia osób, które nie są polskimi obywatelami. W kręgu zainteresowania kierownictwa resortu są przede wszystkim obywatele Ukrainy, Białorusi czy Gruzji, czyli osoby pochodzące z grup narodowościowych o nieprzeciętnie wysokim poziomie przestępczości. Oto obok tego pojawia się projekt rozporządzenia, który podnosi poziom uposażenia policyjnego kursanta do około 6 tysięcy złotych. To jest kwoty wyższej niż dziś otrzymuje wielu funkcjonariuszy z kilkunastoletnim stażem. Wieść o tym doprowadziła do wrzenia wśród policjantów i można się spodziewać zdynamizowania procesu zwalniania kolejnych etapów. Pytanie do premiera Tuska. W jakim celu jego rząd prowadzi podmianę polskiej policji na ukraińsko-białorusko-gruzińską? Czy chodzi o to, że obcokrajowcy w mundurze polskiego policjanta będą w nieodległej przyszłości bez wahania i z całą bezwzględnością aresztować, przesłuchiwać czy pałować Polaków? Tych na przykład protestujących pod kancelarią premiera przeciwko Zielonemu Ładowi lub sprzeciwiających się stosowaniu przymusowej terapii czy masowemu wywłaszczaniu z budynków, które nie są zeroemisyjne? Czy chodzi o to, by młodzi Ukraińcy uciekający z Ukrainy przed wcieleniem do wojska mają w polskich mundurach zaganiać młodych Polaków do wysyłki na front wschodni, by, jak powiedział generał Bogusław Samol, byli poświęceni na ołtarzu bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych czy Europy Zachodniej? Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam, pan poseł Roman Fritz, także Konfederacja. Szanowny panie marszałku, Wysoki Sejmie, dzisiaj byliśmy świadkami kolejnej odsłony debaty nad nieistniejącym językiem śląskim, czyli kolejnym tematem zastępczym, którym musi żyć ten Sejm, ponieważ nie można się zająć ważnymi problemami. Ponieważ jest język śląski, ponieważ tak zwana autonomia, ponieważ występuje tu swoisty ślązakowski, a nie śląski kult, no to musi być i ofiara, aby stała się ona niejako aktem założycielskim ślązakowskiej ideologii. Środowiska autonomistów dokonują tu zafałszowania historii i cynicznie wykorzystują straszliwe zbrodnie 1945 roku, dopuszczając się co najmniej dwóch przekłamań. Zawężają mianowicie wyrażenie tragedia górnośląska jedynie do wydarzeń roku 1945 oraz o zgrozo wprowadzają haniebne sformułowania polskie obozy koncentracyjne. Piotr Semka, redaktor, powiedział kiedyś, jeśli chce się oddzielić psychologicznie mieszkańców Śląska od Polski, najbardziej skuteczna będzie taktyka lansowania tezy o zbrodniach Polaków na Ślązakach w miejsce powojennej wspólnoty losu Polaków pod jarzmem sowieckim i szerzej komunistycznym, jakie było udziałem także niewinnie represjonowanych mieszkańców Śląska. Tworzy się podłą antynomię. Polskie zbrodnie i śląskie ofiary. Tak ideologia może wykopywać coraz szerszą przepaść pomiędzy pojęciami śląskości i polskości, a obozy za jakiś czas łatwo będzie zaprezentować jako symbol krwawej polskiej okupacji powojennego Śląska. Jeszcze jeden akapit, panie marszałku. Ja z tego miejsca proponuję nakreślić kwestię szerzej i prawdziwie. Otóż tragedia górnośląska rozegrała się w latach 1939-45. Obejmowała m.in. eksterminację powstańców śląskich. Niemcy dysponowali listami proskrypcyjnymi. Wyjątkowo liczne i krwawe prześladowania żołnierzy Armii Krajowej, masowe wcielanie rekruta ze Śląska do Wehrmachtu celem wysyłki na front wschodni, z którego wielu nie powróciło. Nie muszę dodawać kwestii typowo frontowych, na przykład niemal całkowite zniszczenie miasta Żory. Tragedia obejmowała tysiące śląskich rodzin. Nie można zatem tragedii górnośląskiej odnosić jedynie do okresu powojennego, kiedy to naród polski absolutnie nie sprawował władztwa na terenach tworzącej się PRL. Na naszym terytorium szalało sowieckie NKWD,
a w sposób bestialski zarządzały obozami komunistyczni antypolacy, w tym osoby pochodzenia żydowskiego z osławionym rzeźnikiem Katem Salomonem Morelem na czele. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam teraz pan poseł Andrzej Zapałowski, także Konfederacja. Proszę bardzo, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Przed 2 miesiącami złożyłem interpelację do ministra spraw wewnętrznych z zapytaniem o to, ile sztuk przeciętnie policjant wystrzeliwuje w roku. Nie było to pytanie takie, można powiedzieć, z kapelusza. Dlaczego? Ponieważ rok temu minister Kamiński, ówczesny spraw wewnętrznych w Rzeszowie, przekazał całe zapasy amunicji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i dużą część broni uroczyście na Ukrainę. Z moich informacji, które posiadam, rocznie, żeby policjanci zachowali sprawność i pamięć mięśniową, czyli bezpieczeństwo własne, muszą wystrzeliwać około 20 milionów sztuk amunicji. Wystrzeliwują około 10 milionów sztuk amunicji, a zamówienie na nowy kontyngent, na uzupełnienie jest też na 10 milionów. Czyli proszę państwa, przeciętny policjant, i także to dotyczy funkcjonariuszy Straży Granicznej, wystrzeliwuje 3-4 magazynki w roku, czyli tyle, ile przeciętny strzelec raz jak sobie pójdzie na strzelnicę. Proszę państwa, to jest naprawdę poważna sprawa, ponieważ jeżeli dojdzie do tego wszystkiego po prostu sytuacja stresująca, policjanci, którzy nie mają wyćwiczonej pamięci mięśniowej, stanowią zagrożenie dla siebie, a także dla innych. I proszę państwa, nawet nie mamy uzupełnionych braków magazynowych, a na koniec tylko podkreślę, że mamy do czynienia z sytuacją, gdzie brutalizuje się przestępczość w Polsce i mamy zagrożenie dużą, masową, nielegalną migracją w razie destabilizacji na Bliskim Wschodzie. I proszę państwa, o tym trzeba mówić, bo po prostu ogołociliśmy armię z zapasów Wojska Operacyjnej. To samo robimy w tej chwili w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Dziękuję bardzo. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Stanowisko Rady Języka Polskiego było jasne. Mój temat też 20 marca przedstawiłem, myślę, że w sposób dosyć dobitny. Powinien być temat zamknięty. Jest to część języka śląskiego, oczywiście nie ma, jest to część dialektu polskiego języka. Mowa rodowitych mieszkańców Śląska uważana była i jest przez bodaj wszystkich polskich językoznawców za dialekt języka polskiego obejmujący wiele różnych gwar. W mowie Ślązaków nie znajdziemy żadnych poważniejszych cech gramatycznych, które by nie występowały równolegle, czy to w Małopolsce, czy Wielkopolsce. Brakuje kodyfikacji ortografii. Status mowy Ślązaków powinien zależeć od tego, jak ją traktują sami Ślązacy, ale także i od tego, jak jest ona postrzegana przez użytkowników ogólnego języka polskiego. Mowa Ślązaków uważana jest przez użytkowników języka polskiego, także na Śląsku, za jego odmianę terytorialną. Autorzy tej absurdalnej rewolucji w ogóle nie ukrywają, że jest to dla nich sprawa na wskroś polityczna i że jest to jedynie pierwszy etap w dalszych zmaganiach. Ale o co? Europoseł Kochut. Najpierw musimy zamknąć sprawę uznania języka śląskiego za język regionalny. Później, niezależnie od tego, czy prezydent Duda podpisze ustawę, czy nie, jako Nowa Lewica złożymy projekt ustawy w sprawie uznania Ślązaków za mniejszość etniczną. To na pewno wydarzy się w tym roku. Pani marszałek, ten człowiek ponownie przeszkadza w wykonywaniu posła mandatu. Nie przeszkadza. Panie pośle, proszę wykonywać na mandat. To jest skandal, pani marszałek. Przeszkadzają mi ludzie z galerii, widzowie. Muszę odnotować w protokole, że z galerii zniesiono okrzyk, tak będzie. Panie pośle, ja bardzo proszę o to, żeby marszałek prowadził obrady i o ile pamiętam, nigdy nikomu nie przeszkadzały oklaski w wypowiadaniu, w wypowiedziach. Bardzo proszę kontynuować swoją wypowiedź. Okej, ja panu pozwolę dokończyć swoją wypowiedź. Dalej Kochut mówi,
Nie wiem, jaki będzie efekt, jeśli w przyszłości dojdzie do głosowania w sprawie uznania Ślązaków za mniejszość etniczną. Nie mam jednak żadnych wątpliwości, że tej ustawy prezydent na pewno nie podpisze. Wtedy w przyszłym roku, już po wyborach prezydenckich, rozpoczniemy zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o uznaniu Ślązaków i Kaszubów za mniejszości etniczne. Zarówno Kochut, jak i czcigodna niewiasta Monika Rosa mówili w maju 21 na konferencji prasowej w Warszawie otwartym tekstem o deklarowaniu tzw. narodowości śląskiej. Chodzi o spór na płaszczyźnie prawnej, politycznej i publicystycznej, który trwa w zasadzie od lat 90., a mówiący o antagonistycznym nastawieniu śląskich organizacji do polskości. Kluczową rolę w tym zakresie przez lata odgrywał Ruch Autonomii Śląska. Jak pisała pani profesor Mirosława Siuciak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w głoszonych przez RAŚ postulatach stworzenia samodzielnego, niezależnego od państwa polskiego regionu pod nazwą Oberschlesien wykorzystuje się także kwestie językowe w celu podkreślenia kulturowej i narodowościowej odrębności Ślązaków. Odwołanie się do niemieckiej nazwy regionu, nawiązywanie do pruskiej symboliki oraz negowanie propolskich zachowań Ślązaków w czasie Kulturkampfu oraz powstań śląskich rodzą ostry konflikt z patriotycznie nastawioną częścią społeczności śląskiej, ale też innymi regionami kraju. Zobaczcie państwo chociażby relacje z tzw. marszów autonomii w Katowicach. Szczególnie uderzająca jest obecność flag niemieckich oraz na przykład krajów Basków jako symbol separatyzmu. Cel dekompozycji państwa polskiego jest aż nadto widoczny. I pozwólcie, że przytoczę może jedno zdanie z takiego oto dokumentu. Co to jest? Podpisany 29 lipca 2019 roku jest to deklaracja Śląskiego Porozumienia Wyborczego. W tekście czytamy: przekonani o tym, że śląski głos powinien donośniej i skuteczniej rozbrzmiewać w polskim parlamencie, zawiązujemy Śląskie Porozumienie Wyborcze, które reprezentując sygnatariuszy zadecyduje o formule naszego udziału w zbliżających się wyborach do Sejmu i Senatu RP. Chcemy reprezentować wszystkich górnoślązaków mieszkających na terenie naszego województwa. I otóż kto jest tym sygnatariuszem? Są tam cztery organizacje. Śląska Partia Regionalna, Ruch Autonomii Śląska, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego i Niemiecka Wspólnota Pojednanie i Przyszłość. Co szczególnie podłe. Jesteśmy świadkami cynicznego zawłaszczania sprawy śląskiej przez skrajną lewicę. Ale cysarz jest nagi. Panie Kochut, niech pan się nie łapie za łeb. Niech pan sobie siednie na żyć. Od paru lat dążenia odśrodkowe Śląska próbuje nam suflować skrajna lewica, której przedstawiciele z miejsc na galerii zakłócali moje wystąpienie w Sejmie zarówno 20 marca, jak i dziś, co samo w sobie jest po prostu skandalem. Zarówno Rosa, jak i Kochut przynoszą nam Ślązokom istną gańbę, prezentując wartości antyśląskie par excellence. Jakie są tradycyjne śląskie wartości? Praca, rodzina i religia katolicka. Wartości te były funkcjonalne, nawzajem się umacniały. Świadczyły o śląskiej regionalnej tożsamości i wplatały się w biografię mieszkańców regionu jako coś oczywistego. Z tych wartości wynikały inne cenione, jak prawdomówność, skromność, obyczajność. Sięgnąć nam trzeba nie do lewackiej perspektywy obejmującej ledwie 2-3 dekady. Rola Śląska dla Polski dziękuję, to przecież pośle, lux ex silesia. Ja doliczyłam po prawie półtorej minuty. To proszę, dokończyć. Pozwolić dokończyć. Doniosły wpływ wspaniałego, możnego śląskiego rodu od Rowąży, biskupa krakowskiego Iwo, świętego Jacka, patrona Śląska i tak dalej, i tak dalej. To z takiej wielowiekowej perspektywy, a nie z perspektywy Kochuta, Rosy czy Gorzelika spoglądać należy na polski Śląsk. Nie zdążyłem. Ergo całość przekazu pana Kochuta i jego kompanów jest na wskroś antyśląska. Jestem jednak przekonany, że marksiści, komuniści, genderyści, klimatyści, zwolennicy zamykania śląskich kopalń, zabijania nienarodzonych Ślązaków w łonach śląskich matek, antykatolicy, pośle, po prostu zwykłe antyśląskie dziwoki, lebry i kabociorze nie mogą stać się dla prawdziwych Ślązaków wyznacznikiem dziękuję postępowania. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję za wystąpienie. Dziękuję. Ostatnie zdanie.
Ale bardzo proszę ostatnie zdanie zamknąć. Ostatnie zdanie, ponieważ pani marszałek proste, skończył. Zakończę hasłem kibiców śląskich klubów piłkarskich. Jesteśmy ze Śląska, a naszą ojczyzną jest Polska. Wnoszę o odrzucenie projektu ustawy w całości. Racja do rządowego projektu o zmianach niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej. Pragnę zwrócić uwagę, że Donald Tusk i jego koalicja traci unikalną szansę na realizację reformy administracji rządowej i jednego ze swoich 100 konkretów mówiącego o redukcji liczby ministrów i wiceministrów. To kolejny przykład obłudy i fałszu obecnej rządzącej koalicji. Totalna koalicja słusznie krytykowała w minionych latach pisancjum rządów Mateusza Morawieckiego. Można było spodziewać się, że po przejęciu władzy zajmą się redukcją administracji rządowej, biurokracji i kosztów jej funkcjonowania. W pierwszym czytaniu na posiedzeniu połączonych Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych i Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych minister Maciej Berek, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, prezentując uzasadnienie ustawy, wskazał trzy główne jej źródła. Pierwsze, Rada Ministrów została ukonstytuowana i powołana w takim składzie, w jakim jest powszechnie znany i on musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w przypisaniu poszczególnym ministrom zadań. Jest nas tak wielu i każdemu musimy coś przypisać. Oto główny powód tej ustawy. Drugie, odzwierciedla koncepcję funkcjonowania Kancelarii Rady Ministrów, ponieważ przywilejem każdego premiera jest ułożenie rządu według jego pomysłu. Mamy zatem dzięki ministrowi Berkowi wiedzę, kto jest autorem koncepcji tego nowego Bizancjum. Trzecim powodem są różne zmiany kompetencyjne i organizacyjne. I drodzy Państwo, ani słowa jakiejkolwiek refleksji co do nędzy tego obszaru funkcjonowania państwa, który jest przedmiotem prezentowanej ustawy, który w przeszłości przez obecnie rządzących był tak często krytykowany. Wprost przeciwnie, minister Berek podkreślał, że po raz pierwszy w historii Rzeczypospolitej rangę konstytucyjnych ministrów przypisano ministrom do spraw równości i do spraw polityki senioralnej. Czynił to z taką dumą, jakby jego szef, premier Tusk, poleciał i wrócił szczęśliwie z podróży na Marsa. A przecież w przeszłości te obszary były obsługiwane w poprzednich strukturach rządowych. To, co kiedyś robił jeden minister, w rządzie Tuska będzie robiło trzech. Mamy więc do czynienia z Bizancjum Donalda Tuska, ponieważ jego rząd, według danych z marca 2024 roku, liczył 120 osób. I na tym miało się jeszcze nie skończyć, ponieważ wówczas nie zostało zakończone jeszcze formowanie Ministerstwa Przemysłu. Wśród tego grona jest grubo ponad 20 ministrów. Jest to najliczniejszy rząd wśród 27 państw Unii Europejskiej, która przecież słynie z umiłowania biurokracji rozbudowanej do przesady administracji. Na podstawie danych z rządowych stron internetowych można wyliczyć, że średnia unijna co do liczebności członków gabinetu wynosi 17 osób. Poniżej średniej są rządy Cypru, Belgii, Austrii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Słowacji, Węgier i Irlandii. Różnice pomiędzy Polską a krajami spoza Unii Europejskiej są jeszcze większe. Przykładowo rząd Szwajcarii liczy tylko 7 ministrów. Mądrzy Szwajcarzy postanowili ograniczyć liczbę ministrów wpisem do konstytucji. Tak więc rząd Tuska, biorąc pod uwagę jego liczebność, mógłby obsłużyć prawie 4 kraje, takie jak Szwajcaria. Koalicja Obywatelska, będąc totalną opozycją, krytycznie odnosiła się do rozbudowanej przez rząd Morawieckiego patologii szarej strefy finansów publicznych. Gromko domagali się likwidacji wielu funduszy stworzonych przez rząd tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, które funkcjonowały poza kontrolą parlamentu. Ustami obecnego ministra finansów Andrzeja Domańskiego deklarowano transparentność finansów publicznych, wszak realizacja budżetu
poza ustawą budżetową jest łamaniem artykułu 219 Konstytucji. Jakie jest faktyczne wykonanie powyższych deklaracji, dobitnie ukazuje omawiany rządowy projekt o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej. Szczególnym przykładem tej patologii i szarej strefy jest fundusz covidowy, który miał być zlikwidowany, a na 2024 rok wynosi, bagatela, prawie 37 miliardów złotych, tyle ile 10 lat temu wynosił cały deficyt budżetu państwa. Szanowni Państwo, Donald Tusk zamiast zlikwidować rozbudowany przez Mateusza Morawieckiego system paśników, jedynie koryguje ich ustawienie i pomnaża ich liczbę, by zapewnić do nich dostęp dla wszystkich zainteresowanych z koalicji 11 partii. Klub Poselski Konfederacja krytycznie odnosi się do omawianego rządowego projektu o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej i wnosi o jego odrzucenie. Dziękuję, panie pośle. Pani marszałek, na pani ręce składam wniosek Klubu Poselskiego Konfederacji. Szanowna pani marszałek, Wysoki Sejmie, jesteśmy świadkami kolejnego aktu dramatu pod tytułem nieistniejąca polska polityka zagraniczna, polityka kopiuj wklej, a scenariusze tej polityki bowiem piszą nam inni, czego nawet pan minister Sikorski specjalnie nie ukrywa. Jesteśmy uzależnieni na wskroś od stanowiska Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, a wielki wpływ na nasze decyzje posiadają również inne państwa, na przykład Niemcy, Izrael, Ukraina czy Wielka Brytania. Przykład, jak się dowiadujemy, nie powinniśmy nawet jednoznacznie wyrażać opinii, że państwo Izrael dokonuje ludobójstwa na ludności palestyńskiej, chociaż jest to, jak sądzę, kwestia oczywista. Podkreślacie państwo kwestię bezpieczeństwa, więc warto przypomnieć wypowiedź waszego prezydenta Komorowskiego z 2012 roku o tym, że Polska jest tak bezpieczna, że może się rozbrajać i likwidować jednostki wojskowe, a już półtora roku później Rosja zajęła Krym. To jest wasza zdolność przewidywania rozwoju sytuacji przez wasz lewicowy obóz polityczny. Mówicie, mamy czas przedwojenny. Czy wy na serio nas wkręcacie w cudzą wojnę? Dlaczego nikt z was nie wspomina o negocjacjach pokojowych, o których sygnałach dowiadujemy się na przykład z obozu Donalda Trumpa, byłego, a może i przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych? Jako przedstawiciel polskich przedsiębiorców zorientowany na eksport polskich wyrobów domagam się rozmów pokojowych, a nie nagonki na eskalację działań wojennych. Granice z Rosją i Białorusią są dla polskiego biznesu zamknięte z uwagi na sankcje, a eksport na Ukrainę nie istnieje z oczywistych przyczyn. Pan minister ukazuje nam jakąś ułudę znaczenia Polski w Trójkącie Weimarskim. No nie, Polska jest tu klasycznym junior partnerem. Osią Unii jest i pozostaje oś Berlin-Paryż, choćby Tusk spędzał w Berlinie każdy weekend. Co najgorsze, format, w którym Polska rzeczywiście mogłaby mieć coś do powiedzenia, czyli Grupa Wyszehradzka, z winy polskiego MSZ-u sukcesywnie traci na znaczeniu, ponieważ polski MSZ wyraźnie różnicuje poprawną postawę, poprawną, Polski i Czech wobec nierozumnej polityki Słowacji i Węgier. Rząd zdaje się nie akceptować sytuacji, że Słowacja może po prostu prowadzić słowacką politykę zagraniczną, a Węgry politykę prowęgierską. Powielanie przez nasze MSZ popularnej wśród unijnych pseudoelit postawy połajanek, zarówno słownych, jak i politycznych wobec Węgier czy Słowacji, musi budzić nasz gwałtowny sprzeciw. Węgry bowiem zawsze darzą Polskę szczególnym szacunkiem i bezsensowne starania naszych rządów, pomimo tak pięknej historii i tradycji, to jest w zasadzie próby pozbycia się najbardziej lojalnego partnera Polski, zajmującego na dodatek kluczową pozycję europejskiej geopolityki z końcówką kolejowego jedwabnego szlaku włącznie. To jest coś, na co się nie godzimy. Musimy ponownie, moim zdaniem i zdaniem Konfederacji, odrestaurować dobre stosunki w Grupie Wyszehradzkiej. Dziękuję bardzo. 25 lat temu, jak na tej sali zadawałem pytania, kiedy w końcu dokonamy ekshumacji grobów pomordowanych przez nazistów ukraińskich, mówiono ciągle, to nie jest dobry czas. Później 8 lat rządziła Platforma, to nie był dobry czas. Co prawda w tym samym czasie
minister Sikorski był ministrem PiS-u z obrony i przypominam tylko, że to za niego likwidowano brygady OT do szczebla batalionów, a dobił to minister Klich w 2011 roku. Mam pytanie, czy w końcu dokonamy ekshumacji, bo Niemcy w tym samym czasie to robią. W ostatnich miesiącach swoich ekshumują, a my? Kolejne pytanie. Czy w końcu upomnimy się w lipcu o tych pomordowanych? Przypominam, w 1942 roku naziści ukraińscy razem z Niemcami zamordowali około 200 tysięcy Żydów. Rok później dokonali ludobójstwa na Polakach. A my dalej tolerujemy emblematy nazistowskie w wielu jednostkach ukraińskich, które walczą na froncie. Dlaczego my nic z tym nie robimy? Nieobecny panie ministrze Sikorski, ale jest obecny pan wiceminister Władysław Teofil Bartoszewski. Także do pana wiceministra trzy pytania, które związane są z wypowiedziami pana Sikorskiego. Pytanie pierwsze. Wspominał pan Radosław Sikorski o jakimś sabacie w Budapeszcie. Co pan Sikorski miał na myśli? Czy jest to język poważnej dyplomacji, czy może słabego populisty? Pytanie drugie. Czy państwo w ogóle posiadacie opracowane scenariusze pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie? Obóz poprzedniego i być może przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Trumpa już takie sygnały wysyła. Pytanie trzecie, ostatnie. Kim są wspomniani przez pana Radosława Sikorskiego mityczni proputinowscy populiści? Czy może ktoś z obozu współpracowników premiera Tuska, który ze wspomnianym Putinem rozwijał intensywną współpracę w latach na przykład 2008-10, bo żyją jeszcze bowiem ludzie pamiętające słynne żółwiki z Putinem 10 kwietnia 2010. Dwa miesiące temu, w drugą rocznicę inwazji rosyjskiej na Ukrainę, odbyło się Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych właśnie poświęcone sytuacji na Ukrainie. W trakcie tego posiedzenia szef szwajcarskiej dyplomacji Ignacio Cassis powiedział między innymi, cytuję, na prośbę Ukrainy zamierzamy zorganizować przed latem konferencję na wysokim szczeblu na temat pokoju na Ukrainie. Korzystam z tej sposobności, by zaprosić wszystkie kraje, aby razem pracować nad naszym wspólnym celem. Poparł te plany minister spraw zagranicznych obecny na tym zgromadzeniu Dmytro Kuleba. Panie ministrze, proszę odpowiedzieć na piśmie. Dlaczego mimo upływu dwóch miesięcy nie przyjął pan tego zaproszenia, nie przyłączył się pan do tej inicjatywy? Czy to oznacza, że nie martwi pana perspektywa, co do której w jednej z telewizji kilka dni temu wyraził obawy generał Bogusław Samol? Jedno zdanie, pani marszałek. Cytuję. Mocarstwa dbają o to, by żeby nie doszło do konfliktu w wymiarze globalnym. Prawdopodobnie my, jako kraj buforowy, będziemy poświęceni na ołtarzu bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych lub nawet Europy Zachodniej. Dziękuję bardzo. Ma być sesja zadawanych pytań, dlatego chciałbym zadać pytanie. Nie doczytałem, mówiąc szczerze, tego projektu, ale zainteresowany bardzo nim jestem. Co na wypadek, jeżeli nie tam jakieś czarne postaci będą masakrować budynki, fasady kościołów, jak to miało miejsce mniej więcej 25 października 2020 roku, tylko jak zainterweniuje polskie państwo, jak to się stało w roku 2020, ograniczając nam, katolikom, na przykład prawo do uczestniczenia w liturgii, we mszy świętej, w sakramentach. Co wtedy? 50 osób w kościele, 15 osób w kościele, 5 osób w kościele? Najścia policji. Naruszono Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i Konkordat, przede wszystkim zasady autonomii Kościoła, wolności wyznania i równości wobec prawa. Wątpliwa jest również zgodność z prawem zakazu sprawowania sakramentów i sakramentaliów przez niektórych biskupów, a także udzielanie dyspensy dotyczącej prawa Bożego na czas nieokreślony, co zgodnie z kanonem 85 Kodeksu Prawa Kanonicznego jest złagodzeniem prawa czysto kościelnego w konkretnym przypadku. Dziękuję.
Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, no widać, że eurokołchoz ma cienko z kasą, więc co? Dociska najuboższych, tych, którzy korzystają z rozwiązań internetowych, sprzedają jakieś swoje używane rzeczy. Trzeba sobie zdawać sprawę, że z platform tych korzysta miliony osób, dokonując setek milionów operacji. I system ten zmusza firmy prowadzące te platformy do monitorowania każdej najdrobniejszej, bo tak jest skonstruowany, prawda? Bo żeby policzyć każdemu transakcję, trzeba monitorować każdą, nawet najdrobniejszą. I drodzy Państwo, ten system zmusza do wyłowienia osób, które na przykład prowadzą jakąś tam drobną sprzedaż rzeczy używanych, przekraczającą paradoksalnie 730 zł miesięcznie. Tak, to są wielcy przedsiębiorcy, których ten system chce dopaść i ogolić. I teraz moje pytanie jest takie. Skoro administracja rządowa przerzuca koszty tej bądź co bądź pracy przynależnej do administracji państwowej, panie ministrze, czy pan policzył, ile wykonanie tego obowiązku będzie kosztowało te platformy organizujące tą sprzedaż, bo przecież te koszty będą musieli przerzucić na swoich klientów. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, zostańmy jeszcze w tej otoczce wystąpień odnośnie spraw zagranicznych. Nie wszystko udało się powiedzieć. Pan minister Radosław Sikorski w ogóle nie odpowiedział na żadne z moich pytań. Ja doprecyzuję w trybie oświadczenia poselskiego sprawy związane z Węgrami, ponieważ widać, że pan Sikorski traktuje Węgry jak jakąś czarną owcę, jak jakiegoś chłopca do bicia, którym można sobie wycierać różne części ciała. Mówił o jakimś sabacie w Budapeszcie. Po prostu dramat, jeżeli chodzi o dyplomację polską. Otóż ten rząd polski nie potrafi prowadzić nawet polityki wewnątrz najlepszej z możliwych grup formatowych, czyli V4, grupy Wiszegradzkiej. Powtarzam, Wiszegrad, a nie Wyszehrad, bo to jest miasto na Węgrzech, a nie miasto w Czechach. Węgry są, czego zawsze doświadczam, szczególnie darzą Polskę szacunkiem w ojczyźnie świętego Stefana Króla. Przypomnijmy, korona 1001 rok, u nas 1025. Węzły wielowiekowe, przyjacielskich relacji, święta Kinga, święta Jadwiga, dramat pod Mohaczem 1526, wiosna ludów zwana powstaniem węgierskim 1848-49 i rola w nich polskich generałów Józefa Bema, Henryka Dębińskiego czy Józefa Wysockiego z blisko 3000 legionem, bitwa warszawska i nieprawdopodobna pomoc amunicji, uzbrojenia narodu węgierskiego tuż przed 15 sierpnia 20 roku. Uratowało to nas, być może całą Europę. Druga wojna światowa, również pomoc Węgier. I antysowieckie powstanie w Budapeszcie jesienią 56 roku, co z kolei umożliwiło nam niesamowitą pomoc humanitarną dla narodu węgierskiego. To wszystko rząd polski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych chce wyrzucić na śmietnik. Przecież jest jeszcze gospodarka. Przez Węgry krzyżują się infrastrukturalne, główne szlaki, włącznie z końcówką jedwabnego szlaku Fenierz-Litke na wschodzie Węgier. Trzymajmy się z Węgrami, trzymajmy grupę V4. W Polsce trwa właśnie Europejski Tydzień Szczepień. Ta propagandowa akcja jest zorganizowana przez Biuro Światowej Organizacji Zdrowia WHO w Polsce, UNICEF oraz Fundację Instytutu Matki i Dziecka. Należy przypomnieć, że Światowa Organizacja Zdrowia WHO jest zarządzana przez dyrektora generalnego, którym jest etiopski komunista Tedros Ghebreyesus, ścigany w swoim kraju za zbrodnie ludobójstwa. Wydarzenia te zostały objęte patronatami honorowymi przez ministra zdrowia,
ministra edukacji oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. I teraz to, co najciekawsze. Organizatorzy Europejskiego Tygodnia Szczepień nie ukrywają swojej wdzięczności za wsparcie, które umożliwiło przeprowadzenie tej akcji, uwaga, dla Biura do Spraw Ludności, Uchodźców i Migracji Departamentu Stanów Zjednoczonych. Departamentu Stanów Zjednoczonych. Doskonale wiemy, gdzie znajdują się siedziby największych koncernów farmaceutycznych. Jak widać, amerykański Departament Stanu doskonale wywiązuje się ze swojej roli lobbysty na rzecz świetnie prosperujących globalnych firm, które w swoim biznesie do perfekcji dopracowały metody korumpowania wszędzie i wszystkich, wprzęgając do działania na rzecz swojego globalnego biznesu rządy państw, wymiary sprawiedliwości, systemy ochrony zdrowia i personel medyczny. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. W ostatnim tygodniu Ukraina zaproponowała niemieckim przedsiębiorcom możliwość inwestowania w kluczowych sektorach krajowej gospodarki. Tylko w sektorze przetwórstwa rolnego to ponad 80 projektów o wartości 3 miliardów dolarów. W ubiegłym tygodniu w tej sprawie do Kijowa zostali zaproszeni wicekanclerz i ministrowie związani z gospodarką, gdzie omawiali wielomiliardowe inwestycje. Przypomnę, że w pierwszym roku wojny Niemcy odmówiły wsparcia Ukrainie w zakresie sprzętu militarnego. Jednocześnie w tym samym czasie na Ukrainie wybuchają afery. Właśnie w ubiegłym tygodniu okazało się, że minister rolnictwa Ukrainy zdefraudował na swoją korzyść duże połacie ziemi. Na to wszystko nakłada się jeszcze informacja mówiąca, iż Parlament Europejski zatwierdził bezcłowy import produktów rolnych z Ukrainy, w tym pszenicy, drobiu, jaj, cukru, owsa, kaszy, kukurydzy i miodu. Równocześnie na granicach polsko-ukraińskich władza pacyfikuje polskich rolników. I to się odbywa w tym samym czasie. Także wczoraj na jednym z głównych portali rolniczych ukazała się informacja, iż Włosi przechwycili 1,5 tysiąca ton pszenicy na podstawie lewych faktur, bo się okazało, że celnicy zadzwonili do firmy włoskiej, która miała sprowadzać to zboże i stwierdziła, że oni nic takiego nie zamawiali. Więc zablokowano na granicach. Wysoka Izbo, niemieckie koncerny na Ukrainie poprzez swoją narodową pozycję w Brukseli dewastują de facto polskie rolnictwo. Przepraszamy za utrudnienia, mamy zielony ład do obalenia. To zawołanie rolników, którzy protestowali przed tą wizją, która ma ich pogrążyć. Okazuje się, że zwykli ludzie mają więcej rozsądku niż eurokraci, którzy za pomocą swoich namiestników tutaj nad Wisłą suflują nam tą ideologię, lewicową ideologię. Drodzy Państwo, co nam grozi? Oto Tomasz Cukiernik zrobił zestawienie. Koszt dekarbonizacji w perspektywie do 2050 roku 2,5 biliona euro, pani minister, w porównaniu do przychodów, dotacji Unii Europejskiej za pierwsze 19 lat netto. Proszę Państwa, to jest taka dysproporcja, my się na nią nie zgadzamy. Przeciwnicy Zielonego Ładu są oskarżani o brak argumentów naukowych. Drodzy Państwo, pani minister, polecam profesor Piotr Kowalczak, pani Agnieszka Stelmach, cieńsza, grubsza, co kto woli. To są argumenty, które będziemy chcieli prezentować na debacie naukowej 15 czerwca tutaj w Sejmie. I mam pytanie do pani minister. Czy pani minister podtrzymuje przyjęcie zaproszenia i oddelegowanie swoich ekspertów, by zderzyli się z tymi argumentami? Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Przed 2 miesiącami zgłosiłem wniosek formalny o debatę w sprawie bezpieczeństwa.
mimo deklaracji pana marszałka, mimo deklaracji prasowych, do dzisiaj taka debata się nie odbyła, a jest to niezwykle istotne w obecnych uwarunkowaniach międzynarodowych bezpieczeństwa Polski. Tak samo na Komisji Obrony nie odbyła się nawet namiastka takiej debaty. Tutaj pan marszałek w swoich obietnicach, przynajmniej prasowych, sugerował, że powinna ona się odbyć w trybie niejawnym. Ja myślę, że społeczeństwo polskie, pełne obaw tego, co się dzieje w naszym otoczeniu, chce wiedzieć, jakie są istotne priorytety polskiego bezpieczeństwa, jakie są zagrożenia. Jeżeli to ma się odbywać w trybie niejawnym, panie marszałku, już kończę, to powinny to być istotne informacje, bo dotychczasowa praktyka Sejmu polega na tym, że są to informacje na poziomie zastrzeżonym, czyli na poziomie, który ma każdy szeregowy w wojsku po 3-godzinnym szkoleniu. I uważam, że to jest uwłaczające, kiedy Sejm sprawuje cywilną kontrolę nad siłami zbrojnymi. Dziękuję bardzo. W tym tygodniu Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przegłosował fakt istnienia tak zwanego języka śląskiego. To jest samo w sobie coś niewyobrażalnego. To jest tak, jakby Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przegłosował fakt istnienia zagrody różowych jednorożców w pobliskim ogrodzie zoologicznym w Warszawie. To jest mniej więcej ten sam fakt, jak 2 razy 2 równa się 5 i cała ta lewa strona podnosi ręce i naciska przycisk tylko po to, żebyście sobie państwo podnieśli samoocenę. Wstyd! Hańba! Rząd Donalda Tuska wprowadza w polskich szkołach lekcje edukacji seksualnej prowadzone według standardów opracowanych w Niemczech. Dla zmylenia opinii publicznej będą się ukrywać pod nazwą nowego przedmiotu edukacja zdrowotna. Chodzi o uśpienie czujności rodziców, wychowawców i nauczycieli, aby nie stawiali oporu i bezrefleksyjnie pozwolili dzieciom na udział w deprawacyjnych lekcjach. Autorem podstawy programowej tego przedmiotu będzie seksuolog Zbigniew Izdebski, współpracownik Światowej Organizacji Zdrowia WHO, odpowiedzialnej razem z rządem Niemiec za standardy edukacji seksualnej przewidujące naukę dzieci, moi drodzy, masturbacji i wyrażania przez dzieci zgody na seks. Izdebski to również współpracownik instytutu, którego twórca przeprowadzał pedofilskie eksperymenty na dzieciach oraz uczeń polskiego seksuologa, który popierał legalizację seksu dorosłych z dziećmi. Innymi słowy, już teraz ta strona, ta większość parlamentarna chce nam w Polsce zrobić to samo, co w Niemczech. Narzucają centralnie deprawację w szkołach. Hańba! Drodzy rodzice, Konfederacja pragnie dotrzeć do was z prawdą o zagrożeniu i zaprosić do wspólnego działania i zwalczania tego wielkiego niebezpieczeństwa dla naszych dzieci i młodzieży. Dziękuję bardzo.